Witam Was ze sklepu piwnego. Lato w pełni, więc ostatnio głównie o pszenicznych piwach była mowa. Widzicie o Weizenie, o lekkich piwach, na przykład jak Summer Ale. A tymczasem powstają również tak zwane sesyjne India Pale Ale, Session IPA, które mają właśnie wynagrodzić ten czas smakoszom India Pale Ale, którzy nie zawsze taką imperialną IPę w gorący dzień chętnie wypiją, czy też po prostu nawet treściwe American Pale Ale. Oni wtedy szukają goryczy w takich właśnie sesyjnych India Pale Ale. No i takie India Pale Ale mamy teraz z browaru Perun. Ja całkiem niedawno z pracowni piwa krakowski Splin, czy Szplin, jakkolwiek to się wymawia, miałem okazję spróbować w warszawskim multitapie Hoppiness i była to rewelacyjna India Pale Ale. Rzeczywiście nie szkodziło w żaden sposób przy bardzo gorącej sobocie, wtedy po prostu goryczkowe, ale jednocześnie orzeźwiające i niezalegające. Gdybyśmy takiego imperiala wzięli na taki upał, to podejrzewam, że skończyłoby się to znacznie gorzej. Było po prostu nieprzyjemnie, aczkolwiek pewnie są i tacy, którzy dają sobie z tym radę. Mamy więc Session IPA z Peruna, Ogień Raroga, tak się nazywa. Lekkie, sesyjne, z wyrazistym amerykańskim aromatem chmieli, czyli będą cytrusy, egzotyczne owoce, delikatna karmelowa, chlebowa podbudowa, orzeźwia, gasi pragnienie, czyli to w zasadzie co mówiłem przed chwilą. Na tym to ma polegać, po prostu ma być to lekka, to jest dziesiątka w ogóle, tak? Lekka dziesiątka, która powinna przypominać nam India Pale Ale, a jednocześnie orzeźwiać, gasić pragnienie, jeśli ktoś niekoniecznie lubi wity, czy też wajceny, czy też po prostu jakieś takie summer ale, tam bardzo delikatne, to zobaczmy, jak będzie prezentować się Session India Pale Ale z browaru Perun. Aromat jest o wiele bardziej stonowany niż w klasycznym India Pale Ale, albo też w imperialnych, to już w ogóle nie ma co porównywać. Aromaty słodowe, karmelowe. Lekkie owoce, ale lekkie. I piwo już w aromacie wydaje się też bardzo, bardzo rzeźkie, bardzo lekkie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w smaku. Barwa mimo wszystko adekwatna do India Pale Ale. To nie jest od razu jakieś piwo jaśniejsze, blade. Po prostu kolor zaparzonej herbaty. Piwo dosyć w miarę klarowne nawet, jak na piwo prawdopodobnie niefiltrowane. Chociaż nie wiem, czy są te informacje. Podejrzewam, że tak. No i pasteryzowane oczywiście jest. Jeszcze tylko data spożycia 31 stycznia, więc dosyć długi termin. Pewnie latem jednak zniknie, bo ma te swoje walory, czyli niską zawartość alkoholu i lekkość. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w smaku. Piana się ułożyła, delikatna, taka bardzo drobno pęcherzykowa, tylko z kilkoma grubszymi, chociaż tutaj tego z boku może dokładnie nie widać, ale na wierzchu jest taka delikatna pianka, niemal przypominająca śmietankę na kawie. No dobra, Wasze zdrowie, zobaczymy, jak to wygląda w smaku. Aromat się nie zmienia, lekkość cytrusów, ale jednocześnie jest karmelowość, słodowość, klasyka w zasadzie. Fajna gorycz i lekka wodnistość, która idealnie oddaje to, co mówiliśmy, że piwo ma być lekkie, rzeźkie i gładko wchodzić, że tak powiem kolokwialnie, po prostu ma być bardzo sesyjny, tak jak sama nazwa wskazuje, i pijalny. Naprawdę zaskoczony jestem. Z tym browarem Perun mieliśmy niedawno do czynienia z orzechowym gajem, który bardzo mi smakował, ale potem na przykład już kolejne piwa aż tak bardzo mnie nie zaskoczyły. Tutaj myślę, że to piwo jak najbardziej mogę polecić. Jest przede wszystkim wszystko to, co mówiliśmy od samego początku, czyli bardzo pijalne, lekkie, na tą pogodę odpowiednie. Myślę, że nikt nikomu po piwa nie zaszkodzi. Nawet najgorętsze dni. Jeśli mam porównywać, no już to było blisko miesiąc temu, kiedy piłem tą pracownię piwa, to chyba pracownię bym wybrał za jeszcze mniej zalegającą goryczkę. To ta goryczka jednak w miarę odczuwalna na kubkach smakowych.
Ale to wcale nie mówię, że jest zła, nie jest zaciągająca, nie jest jakaś apteczna, po prostu jest. Przy tamtej z krakowskim Splinie, przy tamtej sesyjnej India Pale Ale było jeszcze chyba lepiej, ale no, pracownia piwa sama w sobie też jest niejako bardzo dobra. Ciężko czasami zarzucić jakiemukolwiek piwu z pracowni coś złego. Więc może zamiast porównywać, po prostu polecam, abyście również sprawdzili browar Perun, bo to piwo naprawdę jest warte uwagi. Dla fanów India Pale Ale, ale nie tylko, po prostu jest lekkie, jest fajna gorycz, więc gasi pragnienie. Karmelowość, słodowość, która była wyczuwalna, w smaku nie ma odzwierciedlenia. W acetylu, myślę, też nie odnotowano, więc nic, tylko brać się za ogień raroga i na wakacje jak najbardziej można zapas wziąć. Pozdrawiam i do następnego razu.